Siemanko, siemanko, jestem Vertes i witajcie dzisiaj w pokazie modyfikacji do gry Slime Rancher, takiej cheaterskiej modyfikacji, dokładnie tak. Także słuchajcie, jeśli nie chcecie sobie zepsuć gry właśnie Slime Rancher i chcecie się dobrze dalej bawić w slimach, to nie oglądajcie tego filmu, a jeżeli was na przykład wkurza to, że ciągle nie macie pieniędzy, bądź z czymś macie ciągle problem w slimach i chcecie się z tym uporać, to jak najbardziej ten mod będzie dla was. Słuchajcie, odpaliłem teraz nowego save'a, jak widzicie tam jest dzień pierwszy i mamy godzinę 10:40, jak widzicie dopiero mam tutaj poradnik, o co tutaj chodzi w slimach, jak widać. Także na czystym save'ie pokażę wam, jak działa modyfikacja z cheatami właśnie do Slime Rancher, dokładnie tak. Przede wszystkim tutaj zróbmy ten samouczek, żeby on nas tutaj nie denerwował. Dobra, tam slime sobie coś tam wcina. Weźmy tego slime'a też tutaj, to też tutaj wrzućmy. Gitarka, dobra, tasty food, no. Dawaj, zmieni mi ten samouczek. Dobra. Teraz nam każą slime'a wrzucić do zagrody. Wow! No siedzi w zagrodzie. Pyk. Dobra, zaliczone. Ale okej, okay, przejdźmy już do tego, do moda z cheatami. Przede wszystkim jak go sobie wgracie do folderu mods. Tutaj akurat bardzo ważne jest to, żebyście zobaczyli mój film, który jest zresztą też w opisie, jak zainstalować mody do Slime Rancher. Tam właśnie wszystko jest wytłumaczone. I mod dzisiejszy, oczywiście też do niego link dostaniecie tutaj w opisie, gdzie go można pobrać. Wrzucacie też do folderu mods, jak to było z multimodem. Identycznie, po prostu bez już instalowania tam UMF-ów, gdy już macie zainstalowanego multimoda, po prostu do folderu mods wrzucacie tego moda, którego właśnie wam tutaj pokazuję. Także takie szybko info, jeśli chodzi o instalację. I w grze, jak już jesteście i macie tego moda zainstalowanego, to klikacie na klawiaturze B. B jak Bartek. Pyk, i się odpala właśnie takie menu tutaj cheaterskie. I teraz możemy się troszeczkę pobawić, bo jak widzicie mam 250 pieniążków, bo wiadomo, jest początek gry, nie mamy pieniędzy, to niżej mamy tutaj coś takiego jak money, czyli pieniądze, i możemy się tutaj bawić i tych pieniędzy możemy mieć tutaj naprawdę dużo. Możemy też sobie dodawać kluczyki, którymi możemy sobie pootwierać różne właśnie bramy w Slime Rancher. Także to jest taka na szybko rzecz. Możemy też, słuchajcie, dodawać sobie różne itemki do ekwipunku, na przykład Rat Slime. Pyk, w ilości tutaj 20, bo 20 to jest maksimum na początku. Zamiast tych slime'ów możemy oczywiście jakieś jedzenie sobie dodać. Możemy oprócz jedzenia poddawać też różne rzeczy do laboratorium. Także to jest takie miejsce, w którym mamy wszystkie itemy z gry i możemy sobie tutaj wszystko dodawać. Nawet pody mamy, słuchajcie, takie z tych fashion pody, znaczy się z laboratorium, bez laboratorium. Mamy ornamenty, które dropią tylko z Party Gordo, także jak widzicie, jak was na przykład jakiś Party Gordo ominie, bądź nie chcecie czekać na danego Party Gordo, który będzie miał jakiś ornament, którego bardzo chcecie, to jak najbardziej tutaj możecie sobie coś takiego ogarnąć. I mamy też wyszukiwarkę i możemy tutaj wyszukać sobie jakiegoś danego przedmiotu, na przykład gold, i bierzemy sobie tutaj, bierzemy i mamy gold plort, gold echo, gold ornament. I jak widzicie, możemy sobie oczywiście ustawić, ile ma być tych plortów i wszystkiego innego. Tutaj każdy slot jest od czegoś, tak powiem, nawet można dublować. Jak widzicie, jest gold plort i gold plort, gdzie normalnie w grze tak się tego robić nie da. I normalnie można sobie to sprzedawać. Aczkolwiek, gdy możecie sobie ustawiać już normalnie w grze pieniądze tutaj na cheatach, to tak, no nie wiem, czy będziecie chcieli sprzedawać, ale jak coś, to można coś takiego zrobić. Także no, ornamenty są, echosy są, wszystko tutaj pod B można sobie wyszukać i stawiać. Nawet Gilded Ginger, czyli ten itemek bardzo poszukiwany na pustyni, dzięki któremu można przywołać wielkiego właśnie gordo złotego i możemy nim go nakarmić i tym możemy później złote slajmy karmić. Znaczy no, złote slajmy możemy karmić plortami, ale jak widać, da się coś takiego robić. Jeszcze dodatkową rzeczą, jaką tutaj jest właśnie w cheat modzie, to jest coś takiego, że na przykład jeśli macie ten Gilded Ginger i została wam jedna sztuka, bądź cokolwiek macie w ekwipunku i wam się kończy, pod B możecie kliknąć Refill Items i wtedy wam wszystkie itemki, jakie macie tutaj
w ekwipunku, to wam po prostu uzupełni na maksa. Także ja tutaj pokażę tak, taki przykład. Mamy tutaj jedną sztukę wszystkiego, chcemy więcej, klikamy B, refill items i wszystko nam się uzupełnia na maksa, w tym wodę, jak później mamy odblokowaną wodę. Także jak widać, coś takiego tutaj działa i te slimy są faktycznie żyjące. Od razu możemy sobie tutaj ulepszyć, jak widzicie, zagrodę i slimiki dalej sobie mogą tutaj coś wcinać. I możemy im oczywiście teraz trochę tutaj jedzenia zapodać. No, rat plorty możemy oczywiście teraz w tym momencie sprzedać. Jak widzicie, wszystko dzieje się, że tak powiem, za darmo. A jak macie na samym początku gry hajsy, to możecie oczywiście sobie już na dzień dobry odblokować laboratorium. Tak, laboratorium, proszę bardzo, odblokowane. Możemy tutaj sobie oczywiście zakupić wszystko, czego tutaj potrzebujemy. Możemy pójść sobie kupić od razu grotę. Nic nam tutaj nie stoi na przeszkodzie. A nawet lepiej, mogę powiedzieć, że jeśli macie ten 7Z Club cały, na który idzie mnóstwo pieniędzy, to oczywiście tutaj dzięki tym pieniążkom możemy go zrobić w niecałe parę sekund. Tylko słuchajcie, on się odblokowuje, ten klub, jakoś 7-8 dnia. Także ja tutaj zrobię małą przewijkę, jeśli chodzi o dni w slajmach. I sobie ogarniemy od razu ten klub, żeby bez niczego takiego poważniejszego mieć już tutaj od razu zrobione. Słuchajcie, dzień 5, nie ruszamy się z łóżka, proszę bardzo. Dzień 6. Dzień 7. I dzień 8. Już powinien być tutaj klub odblokowany. Jest 7Z Rewards Club. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy dostaliśmy w międzyczasie. Wejdźmy tutaj na ranch, jak to wygląda. Slimy już są zdecydowanie zdenerwowane. Jak widzicie, już nawet jeden tutaj uciekł. Są głodne, nie dziwię im się. Możemy im tutaj spełnić oka. W sumie to tylko jedzą. Na wszystkie, słuchajcie, te refill items. Dajemy im tutaj troszeczkę fajnych rzeczy. Jak widzicie, zaniedbane rancho, zaniedbaną zagrodę możemy tutaj naprawić dosłownie w kilka sekund. Zakupmy sobie wszystkie tutaj ulepszenia, jakie możemy zakupić. I czekajcie, teraz sobie uzupełniłem. Teraz mogę 30 sztuk mieć oka. No, a teraz sobie przejdźmy, jako że mamy, słuchajcie, dużo pieniędzy, właśnie sobie uzupełniłem. Przejdźmy do zakupów właśnie w tym klubie. Także słuchajcie, lecimy. Najszybszy zakup Slime Rancher ever. I nam nie starczyło pieniędzy. No, ja się nie dziwię, bo to naprawdę kupa hajsu idzie. Dawaj, Rewards Club. Proszę bardzo. Proszę bardzo, wszystko już mamy tutaj wykupione, że tak powiem, w parę sekund. Tak, która? 8 minuta, my tu już mamy cały, że tak powiem, klub zrobiony. I jak teraz odnowię sobie wszystkie itemy, to w multimodzie mam ustawione, że mam 10 tysięcy oka, także już moje slimy tutaj nigdy nie będą głodne. O, się ziomek tu dokleić. A to się dokleje. Możemy tutaj wszystko powrzucać. Jeśli chodzi o szybkość mojego Vagana, którym tak tutaj szybko strzelam, bądź to, że mam tak bardzo dużo itemów w ekwipunku, to jest w multimodzie. To nie jest w cheat modzie, to jest w multimodzie. Także tutaj możemy sobie to wszystko ustawiać. Proszę bardzo. Temacik, jak widzicie, szybko załatwiony. Tak, tutaj już chcą mnie uczyć, jak tu mam coś wrzucać. Dobra. Pink Plort, proszę bardzo. Pink Plort, możemy tutaj nas pomować. Tak, chcieli to mają. I możemy sobie oczywiście rzeczy kraftować. Jeśli chodzi o takie kraftowanie itemków, to no niestety musimy wszystko sobie tam zebrać i wrzucić przeróżne plorty na różne tutaj rzeczy, także tego tutaj nie szczytujemy. Musimy no niestety stać i kraftować. O, Master Gordosner, to będzie dobre, słuchajcie. Możemy sobie zespawnować. Hunter, Hunter, Spiral Steam, dobra, zrobimy to, słuchajcie, Hexacomp, pyk, i przywołamy sobie dużego złotego Gordosa i Slime Fossil, no i klikam refill, naparzamy szybciutko,
bardzo. Poszło tyle. Jak wiecie, za 100 chcę tutaj wrzucić wszystkiego. Żeby móc tutaj porobić bogactwo. Okej, okay, i tutaj też kolejną 100. Proszę bardzo, zabawa nam na modzie, nie? Master Gordos na jest. Dobra, porobiłem tego tyle, ile mogłem. Także słuchajcie, robimy 5. 4. 3. Dobra, i raz. I 2. Dobra, wyjdźmy z tego trybu. Teraz dajemy sobie tutaj... Czekajcie, usuniemy te itemy, które mam teraz tutaj. A wodę możemy sobie dać nawet na maksa. Water. Tak, mamy water na maksa, możemy mieć też starożytną wodę. I ona już nie zna czas, jak widać. Cały czas sobie tutaj żyje, można sobie z nią latać. Na takim cheatie. Gold, dobra. Gold plorty. Pyk. Tu się gold plorty wrzucało. Nie, a nie, sorry, tutaj się Gilded Gingera wrzucało. Sorry, moja wina. Gilded Ginger, proszę bardzo. Pyk. Siedzi. Pyk. Siedzi. Pyk. Tak to się robi. Za jednym zamachem. Proszę bardzo. I chodźmy teraz się, że tak powiem, przekimać. Zrobimy sobie tutaj złote wielkie gordosy. O. Tak, taka zabawa na haksach. W parę sekund dosłownie macie wszystko. No, to dzień 9. Proszę bardzo. Treasure Cracker. Tak, tak. Proszę bardzo. Kupuję sobie Treasure Crackera. Slimy tutaj sobie już wcinają. Plortów już jest tutaj. Wow. Dużo. Naprawdę dużo. Takie tam, co nie? No i mamy też Gilded Gingery, żeby te właśnie... No, żeby tą armię złotych gordosów nakarmić. No. Czekajcie, bo tutaj są teraz złote slimy, no nie? Które uciekają dosyć szybko. Gordo slimes, bon appetit. Pink slime, nie pink slime, pink plorty. Szybko karmić. Karmić. Ale Gilded Ginger też by się przydał w dalszym ciągu. Gilded Ginger, pyk. Pyk, dawać mi tu plortów. Pyk. Dużo złotych slajmów, słuchajcie. Dużo złotych slajmów, które sobie jedzą plorty. Wow, skąd tutaj ten tabi się wziął? God damn it. Jakaś niespodziewana rzecz tutaj się stała. Woo, poleciał. Poleciał. No, trochę mi tutaj dziwnych slajmów przybyło. Largo slimes, okej. No, także jak widzicie, da się tutaj zrobić naprawdę fajne rzeczy. Ale żeby tutaj nie było, że to wszystko jest, co można tutaj zrobić, możemy sobie jeszcze, że tak powiem, zrespić już gotowego slajma, bo wiecie, równie dobrze mogę sobie też wziąć właśnie do ekwipunku coś, jakiegoś slajmika, ale możemy go też sobie zrespić w danej ilości. Musimy wcisnąć Shift i tylde i tutaj teraz cofamy backspace'em i wpisujemy spawn i tu możemy wpisać cokolwiek chcemy, na przykład gold... Podłoga, slime, w ilości 100. O, klikamy escape. I nam tutaj naspamiło złotymi slimikami, które sobie tutaj przez chwilę będą hasały, aż nie znikną, no nie? I równie dobrze też możemy sobie shift tilde, możemy sobie spełnić spawn, gold, plort, 100. I też takie złote plorty się tutaj spełnią i robią... Wszędzie zadymkę, także takie rzeczy tutaj idzie jak najbardziej zrobić. Ziomki, co tam? Co tam uciekacze? Tak, zróbmy jeszcze ich raz. Jeszcze raz, spawn gold slime, ale 1000. 1000. O kurde, aż mi gra zacięła. Chwila, zobaczymy czy gra wytrzyma 1000 złotych slime'ów. O nie, chyba gra mi nie wytrzyma. Także
Jak widzicie, uważajcie, żeby nie spełnić 1000 slajmów, bo to będzie koniec save'a, tak. Także no, słuchajcie, to jest właśnie cheat mod do Slime Rancher. Link do niego oczywiście macie w opisie. Instaluje go się tak samo jak multimoda właśnie, do którego też jest link oczywiście w opisie. Możecie sobie zobaczyć. Także tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Żółwiczek, zostawcie łapeczkę w górę. Na razie i cześć. Hej, hej.